Dobry. Witajcie, kochani. Postanowiłam was zabrać dzisiaj w to piękne miejsce. Chciałam powiedzieć nad morze, ale poprawiają mnie tutaj, że to nie morze, tylko zatoka. No niemniej jednak pięknie jest. Mocno szumi, więc nie wiem, czy dobrze mnie słychać, ale będę się starać mówić głośno pomimo tej maseczki. Kiedy się tak rozglądam wokół, to widzę, że osoby na plaży maseczek nie noszą. Ale ja wolałabym nie ryzykować. Akcja Zostań z muzyką. To już ponad 2 miesiące spotkań z wami. Spotkań codziennych, porannych. I taką mam refleksję, że wypiliśmy rzeczywiście już ogromne ilości kawy. Rozmawialiśmy na wiele ciekawych tematów. Zaprosiliśmy sporo gości. Ale zwykle odbywało się to jednak w atmosferze takiego poczucia, że jest trudno, że jest ciężko, że jest skomplikowana sytuacja, że trzeba pomagać, bo jest problem. Ja bym chciała zacząć powoli przekazywać wam taką informację, że zostań z muzyką niekoniecznie oznacza bycie w izolacji i bycie w domu przed komputerem. I bardzo chciałabym przekazać wam pod koniec naszego projektu, przedsięwzięcia, zaproszenie na koncert, na który można przyjść samemu, bezpośrednio. Bić brawo, artyście. Bardzo, bardzo na to liczę. Oczywiście nie do końca mamy na to wpływ, bo czekamy na decyzję naszych władz. Czekamy z otęsknieniem. Można już wyjść do kawiarni czy do restauracji. Opowiadał o tym, że Piotrowski wczoraj. Ja też się dzisiaj wybieram, namawiam was do tego, żeby zacząć wychodzić z domu i wracać do normalności, do swoich codziennych zajęć. My kończymy naszą akcję z końcem czerwca wielkim, pięknym festiwalem, który co prawda będzie się odbywał online jeszcze, ale to będzie takie symboliczne zamknięcie tego etapu i mam nadzieję, że latem już będziemy się raczej spotykać no pewnie w małych salach lub na koncertach plenerowych. Oby. Trzymam mocno za to kciuki. 22 maja to taki dzień, który wydawał mi się w jakiś szczególny, wyjątkowy sposób. Do dziś się zastanawiam, co jest tego powodem, że tego właśnie dnia, czyli dzisiaj, odbywa się tak wiele cudownych wydarzeń artystycznych, koncertów, spotkań, warsztatów. Nie wiem, nie mam odpowiedzi na to pytanie. Nawet w naszym kalendarzu akcji Zostań z muzyką jest dzisiaj tyle cudowności, że no ciężko mi jest zaprosić was na wszystkie, ale proszę zajrzyjcie na stronę zostańzmuzyką.pl i sprawdźcie, co dzisiaj ciekawego w programie, bo rzeczywiście można spokojnie cały wieczór spędzić z muzyką i z artystami, którzy grać będą dla was ze swoich domów. Ale chciałabym tak optymistycznie troszkę zakończyć, jeszcze mówiłam o tych restauracjach, no bo podobno, wiecie, ludzie dzielą się na dwie takie kategorie, jeśli chodzi o jedzenie, że jedni jedzą, aby żyć, a drudzy żyją, aby jeść. No i w tym wypadku mam wrażenie, bardzo pokrewną duszą dla mnie jest artystka, która chciałaby was dzisiaj osobiście zaprosić na swój koncert. Także panie, panowie, Katarzyna Takosińska. Dzień dobry. Tudzież dobry wieczór, Katarzyna Pakosińska. Witam was bardzo serdecznie na wirtualnej scenie Live Art. Bardzo serdecznie chciałabym was zaprosić na mój występ. Przyjechałam do miasta z Czarnego Lasu. Wieś naprawdę zabita dechami, także skorzystajcie, bo tak naprawdę takie zwierzę stadne jak ja wyrwało się wreszcie z takiej małej przestrzeni, no to myślę, że troszeczkę tutaj damy czadu. Także serdecznie was zapraszam 22 maja o godzinie 20. I uwaga, bardzo ważna informacja. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Uwielbiam takie informacje, że coś jest gratis. No nie jest to jedzenie, ale to też mnie cieszy. W każdym razie, jeżeli samą inicjatywę chcielibyście wesprzeć, to tam jest taki link, tam gdzie się film wyświetla i tam możecie zobaczyć, jest link do tej całej zrzutki i to byłoby bardzo miło. W każdym razie widzimy się 22 maja na kanale Life Artu. Do zobaczenia. No lubię jeść. Lubię jeść. Teraz poczułam jak Jan Kobuszewski, jak czytał te bajki dla dorosłych, nie? Także tak, kochani, zapraszamy serdecznie, uśmiechajcie się, wychodźcie sobie z domu na jakieś pyszności. Można się już opalać, powiem wam, że gorąco mi się zrobiło w tej maseczce, także idę się opalać, może nawet za nóże stopy. Trzymajcie się miłego dnia, do zobaczenia, do jutra, pa pa.